po krótkiej przerwie z nami Bartek, Jarek oraz Marcin z zespołu Audiofils. Moje pierwsze i najważniejsze pytanie, jak w ogóle się poznaliście i skąd pomysł, żeby w ogóle stworzyć coś razem? Czy znaliście się wcześniej, czy to wszystko kwestia jednego przypadku była? Słuchaj, ja wiem, ale no wiesz, to, ale ty wiesz, a to możemy opowiedzieć, że znamy się wszyscy już bardzo, bardzo, bardzo długo, bo śpiewaliśmy wszyscy razem w chórze akademickim na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część z nas zna się jeszcze dłużej, bo śpiewaliśmy w chórach chłopięcych tutaj u profesora Stuligrosza, tudzież u profesora Kurszewskiego za takich naszych chłopięcych lat. Mówię, wszyscy poznaliśmy się w chórze akademickim i pomysł, żeby zespół powstał, padł w 2007 roku, dokładnie w takiej mniej więcej porze. Kto powiedział te słowa? Robimy zespół. Robimy zespół. Jarosław. Jarosław. Padła taka idea, zafascynowani twórczością nowojorskiej kapeli na czele Seven. Postanowiliśmy tak naprawdę stworzyć w kraju naszym zespół, który para się vocal playem, nie tylko muzyką a cappella, ale przede wszystkim właśnie vocal playem, imitacją instrumentów. Jacek Sykulski, który był dyrygentem wtedy chóru akademickiego, zaszczepił w nas taką pasję do poszukiwania dźwięków, dźwiękonaśladownictwa i mogliśmy to później przenieść i wykorzystać już na kanwie zespołu Audiofils. Jarek, powiedz mi, no my jesteśmy chyba teraz trójkę, trzej panowie się pojawili, ale brakuje jeszcze pięciu, kogo brakuje? Brakuje Cypisa, czyli naszego basa zespołowego, brakuje Kitka, czyli naszego beatboxera, Kitka, Bartka, tak ma na imię, brakuje Szajka, Marka i Michała, którzy, nie będę przedstawiał ich funkcji, bo nie są tak charakterystyczne jak beatbox czy bas, śpiewają, imitują instrumenty, jak każdy z nas. A u kogo zrodził się pomysł, żeby wziąć udział w Mam Talent? Tak, wszyscy na to wpadliście, czy ktoś się zrodził u producentów tego programu. To była pierwsza edycja i my tak naprawdę wtedy nie wiedzieliśmy do końca, z czym to się je. I po prostu dostaliśmy telefon od producentów tego programu z propozycją w nim wystąpienia. I bardzo spontanicznie postanowiliśmy zareagować na to wystąpienie. To się chyba rzadko zdarza, żeby producenci dzwonili, prawda? Chyba wcale nie tak rzadko, ale to już nie będziemy się chyba wdawać w szczegóły tam produkcji programów rozrywkowych. W każdym razie no my byliśmy trochę też na takim bardzo początkowym etapie, bo oni zadzwonili do nas dosłownie miesiąc po naszym debiutanckim koncercie, którego rocznica będzie praktycznie za tydzień, bo 19 kwietnia w 2008 roku zagraliśmy swój debiutancki koncert w Blue Note w Poznaniu. Nagraliśmy tam kilka filmików, które wrzuciliśmy do internetu i one się bardzo szybko rozeszły takim efektem kuli śnieżnej i gdzieś tam dotarły też do osób, które pracowały przy Mam Talent i tak się pojawiło też zaproszenie z ich strony. I to właśnie to był ten taki przełom Mam Talent, że pojawiliście się w tym programie i potem ruszyły te wszystkie telefony i tak naprawdę Audiofils stało się już rozpoznawalne nie tylko w Poznaniu, no ale w Polsce. No tak, no. Mam Talent. Tak, no, tylko ciężko też nam powiedzieć, jakby było inaczej, bo zespół krótko funkcjonował przed Mam Talent, bo tak naprawdę pół roku przed programem, przed jego finałem, no, daliśmy swój pierwszy koncert, więc ciężko powiedzieć, jakby to się inaczej potoczyło. Tak się to wszystko zbiegło szczęśliwie i wydarzyło, że program był taką, no, super trampoliną. Jeszcze przed świętami wielkanocnymi nagrywaliście swoje pierwsze DVD w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Jak wrażenia z tego właśnie eventu? No i wrażenia ogromne. Bartek zdobył mikrofon nareszcie. Nareszcie. Tak. Ogromne. No ciężki i pracowity dzień, bo faktycznie zaczęliśmy gdzieś tam od godziny 14 i skończyliśmy nagrywać jeszcze dubel. Bo niestety tak się rządzi jakby nagrywanie DVD, że jeszcze trzeba było powtórzyć. No i skończyliśmy gdzieś tam chyba około godziny drugiej. No więc w sumie ciężko, ale myślę, że owocnie i miejmy nadzieję, że tego efekty za parę miesięcy. Myślę, że
Koncert był super, sam koncert był super, ale teatr wielki wypełniony. Mam nadzieję, że to też będzie widać na ekranach telewizorów już podczas oglądania tego DVD, ale mówię, no to też nie wiemy jeszcze czego się spodziewać po samym nagraniu, ale mam nadzieję, że to będzie coś fajnego. Po nagraniu jeszcze miał być koncert dla osób, które zostaną. Odbyło się to, do której graliście? Tak jak Bartek powiedział, do drugiej w nocy siedzieliśmy. Siedzieliśmy i nagrywaliśmy dubelki, praktycznie cały koncert jeszcze raz, już tylko dla produkcji, dla jakichś tam naszych najbliższych znajomych. To teraz opowiedzmy o tym wydarzeniu, które chyba jest najważniejsze. Jakiś czas temu byliście w Nowym Jorku, wzięliście udział w konkursie Muszę Teraz Spojrzeć Harmony Sweepstakes A Cappella Festival właśnie w Nowym Jorku. Co to był za konkurs? To jest tak naprawdę, bo ten konkurs w jakiś sposób cały czas trwa. To był regionalny festiwal, który odbywa się po raz 28 w Stanach Zjednoczonych. Największego światowego festiwalu, konkursu muzyki a cappella. On się odbywał w Nowym Jorku, ale odbywał się też w 8 innych miejscach, łącznie w 9 różnych miastach w całych Stanach Zjednoczonych. I tak się złożyło, że zwycięzcy tych poszczególnych regionalnych festiwali, w tym my jako zwycięzcy tego nowojorskiego, spotykamy się 12 maja w San Rafael, w słonecznej Kalifornii. Gdzie będziemy walczyć o miano tego najlepszego zespołu a cappella tak naprawdę na świecie, a na pewno w Stanach Zjednoczonych na ten 2012 rok. Czy to też prawda, że jako jedyny i pierwszy zespół w Europie zdobyliście to miejsce w Nowym Jorku? Z tego co nam wiadomo, to tak. No, czyli ogromne gratulacje. A jak długo, w ogóle skąd pomysł, żeby wziąć udział w tym konkursie? To było tak, że gdzieś to wyszukaliście? Jarosław nas zgłosił. Jarosław. Tak, to wyglądało też, że to wszystko moja wina. Ale bez porozumienia z kolegami, tak, wieczorem? Właśnie wszystko, bo tak naprawdę to oni przyjechali, zaśpiewali i wygrali. Ty tylko stałeś. Ja sobie tam stałem z boczku. A jakiś czas temu postanowiliśmy, ze względu na sytuację, która jest w naszym kraju, czyli brak większej ilości zespołów a cappella, czy też o wokalowych zespołach w ogóle nie ma za bardzo co wspominać, dlatego że w Polsce zespołów wokalnych jest tak naprawdę tyle, że da się je policzyć na palcach chyba jednej ręki nawet, no może dwóch, więc tak naprawdę ciężko mówić o dużej czy wymagającej konkurencji, bo nie oszukujmy się, ilość zespołów przekłada się na pewno na to, jaka jest konkurencja. Postanowiliśmy wyjść i się sprawdzić tak naprawdę, na jakim jesteśmy poziomie, gdzie mamy się umiejscowić na tej scenie tak naprawdę a cappellowej. I stąd wzięliśmy udział w zeszłym roku w festiwalu w Lipsku, który jest takim powiedzmy większym i bardziej prestiżowym z tych festiwali europejskich. No i stąd też pomysł, żeby się zgłosić na festiwal Harmony Sweepstakes, który jest największym międzynarodowym, tym takim numerem jeden, najbardziej prestiżowym festiwalem muzyki wokalnej na świecie. No i stąd pomysł zgłoszenia, które nastąpiło w zeszłym roku, nie odbyło się oczywiście bez drobnych problemów, no ale w końcu udało nam się tam pojechać. W końcu się udało i zajęliście pierwsze miejsce w Nowym Jorku. I przejść dalej, dokładnie. No i przeszliście dalej, no właśnie San Rafael i wielki finał to już 12 maja, tak jak mówiliśmy. Jak się przygotowujecie? Czym będzie różnił się finał od tego, co już zaprezentowaliście wcześniej w Nowym Jorku? Prawdopodobnie będzie się różnił bardzo niewiele, jeżeli w ogóle. Jeszcze tak naprawdę ostatecznej decyzji nie podjęliśmy. Może się okazać, że podejmiemy ją dopiero tam na miejscu. Przygotowujemy się bardzo wszechstronnie, tak naprawdę tak jak przygotowywaliśmy się do tego konkursu w Nowym Jorku. Ale nie wiem, jeszcze do końca też nie wiemy, jaki repertuar tam zaprezentujemy. Póki co jesteśmy na takim etapie, że chyba nie będziemy zmieniać tego, co pozwoliło nam wygrać w Nowym Jorku, bo zwycięskiej drużyny się nie zmienia, ale zobaczymy, jeszcze jest trochę czasu. No i teraz najważniejsze, czyli nagroda. Jeśli zdobędziecie pierwsze miejsce, jest 9 zespołów, tak? Czyli szanse są duże. Nie ukrywajmy. No jak 1 do 9. Szanse są takie same jak w Nowym Jorku. Też było 9 zespołów. Więc... Też było 9 zespołów. Było pierwsze miejsce, więc teraz też będzie pierwsze miejsce. Mamy nadzieję. Jest
jesteście bardzo pewni siebie. Tak, bardzo.